Stało się tradycją, że w okolicach 1 czerwca najmłodsi mieszkańcy stolicy Zagłębia i okolic bawią się bez przerwy przez całe 7 dni. Bardzo się cieszymy, że ten tydzień dziecka, który w Sosnowcu chyba jest jedynym miastem w Polsce, którym propagujemy tydzień, a nie dzień dziecka, się już przyjął i mam nadzieję, że każdego roku wszystkie dzieciaki z całego regionu będą przyjeżdżały na Górkę Środucką. Gdzie w sobotę królowały rowery MTB i wyścigi na nich rozgrywane w różnych kategoriach. Trasa dla dzieci jest osobno wytyczona, jest za naszymi plecami, jest pomiędzy drzewami, otaśmowana dookoła, płaska, przejrzysta i bardzo łatwa. Nieco trudniej było potem na stanowiskach z konkursami o tematyce dwóch kółek. Muszą się zmierzyć z 5 różnymi dyscyplinami, od rowerowego memory, gdzie muszą znajdować rowerowe pary, przez bieg żółwia, czyli slalom na rowerach w najwolniejszym tempie, nie najszybszym, tylko dla odmiany w najwolniejszym, wyścig w dętkach, rzut oponą do celu. Cel, jaki postawiła przed sobą ekipa klubu Energies, było zainteresowanie nie tylko maluchów ćwiczeniami fitness. Dla dzieciaków mamy piłki tak naprawdę, to są piłki szwajcarskie, one są do treningów dobre i tak naprawdę do zabawy. Mamy indoor walkingi, jak się okazało, są głównie dla dorosłych, ale dla dzieci są super zabawą, bo traktują to jak zjeżdżalnie. Prawdziwe dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje dla najmłodszych pojawiły się u podnóża górki w niedzielę. Mamy piknik ekologiczny, mamy tutaj namiot z animatorkami, jest malowanie twarzy, można porysować troszkę, pobawić się klockami. Na tych, którzy marzą o karierze piłkarza Zagłębia Sosnowiec, czekał profesjonalny trening. Zaczynamy od zabaw, berek, potem ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia rozciągające, zabawy z piłeczkami. A po zabawie czas na wizytę w strefie gastronomicznej. Dla odwiedzającej Górkę Środucką mamy także kuchnię Caritasu, mamy grill, mamy różne wypieki, ponadto lody włoskie, mamy popcorn, watę cukrową, kołacze, więc na pewno każdy jeszcze oprócz atrakcji zje coś pysznego. Czymś pożytecznym było z kolei bicie przez Caritas rekordu Guinnessa w układaniu kilometrów węża z jednozłotowych monet. Bicie rekordu Guinnessa ogólnopolskie, ale każda diecezja ma swój cel, na które przeznaczą zbierane środki. Celem naszej diecezji sosnowieckiej jest budowa domu dla bezdomnych w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach. Kto opadł z sił, odpoczywał w plenerowej sali kina letniego. Nie możemy go puścić! Dzieciaki mogą na leżakach rozstawionych przed Telebimem pooglądać różnego rodzaju bajki. Między innymi mieliśmy Małego Księcia, Meridę Waleczną. Staraliśmy się tę tematykę dobierać tak, żeby dzieci oglądały to, co jest na topie. A jeśli o topie mowa, to pewne jest, że pod kątem frekwencji Sosnowiecki Tydzień Dziecka okazał się bezkonkurencyjny. Więcej materiałów wideo o naszym mieście na stronie tv.sosnowiec.pl.